Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 19. Patrzę za okno. Na szczęście jest jeszcze jasno. Nie wiem jak Państwo, ale ja w tej chwili jeszcze bardzo się cieszę z tego, że o tej porze jest jeszcze jasno. Niestety to już długo nie potrwa. A dzisiaj będziemy mówić o rzeczach, no, w zasadzie trudno powiedzieć jakich, ale o to chyba zapytamy dzisiejszego prowadzącego, dr Łukasz Maskos-Nysler, który w EWST zajmuje się takimi kwestiami związanymi właśnie między innymi z filozofią, opowie nam dzisiaj właśnie na temat tego, czym jest sceptycyzm i czy rzeczywiście tym sposobem na życie być może. Łukasz, zapraszam. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, rozpocznę od paru wstępnych uwag. Temat dzisiejszego spotkania, widniejący na stronie tytułowej prezentacji, sceptycyzm, sposób na życie ze znakiem zapytania. Od razu chcę zaznaczyć, że to moje dzisiejsze wystąpienie nie będzie wystąpieniem z zakresu historii filozofii. Jakkolwiek będę się tu odwoływał do historycznej postaci Pyrrhona z Elidy, żyjącego na przełomie IV i III wieku przed naszą erą twórcy sceptycyzmu, oraz do fragmentów tekstów Diogenesa Laertiosa czy Sextusa Empiryka, powszechnie uznawanych za reprezentatywne dla starożytnego sceptycyzmu, to jednak nie chodzi mi tutaj o historyczno-filozoficzne opracowanie dotyczące tej postaci czy tych tekstów. Wszelkie historyczne odwołania mają służyć przedstawieniu sceptycyzmu jako jak najbardziej współczesnej, aktualnej propozycji egzystencjalnej czy po prostu życiowej. Taki jest też główny cel mojego dzisiejszego wystąpienia. Jeszcze raz, przedstawienie sceptycyzmu jako współczesnej, aktualnej propozycji życiowej. Jedno ważne zastrzeżenie jeszcze na początku. W niniejszym wystąpieniu w ogóle nie podejmuję kwestii relacji pomiędzy sceptycyzmem a religią, a w szczególności pomiędzy sceptycyzmem a religią chrześcijańską. Kwestią tym w całości poświęcone będzie spotkanie, osobne spotkanie w ramach cyklu EWST online, które mamy nadzieję zorganizować w niedalekiej przyszłości. Osoby, które po obejrzeniu i wysłuchaniu mojej dzisiejszej prezentacji chciałyby zadać pytania typu: jak sceptycyzm ma się do religii? Do religii w ogóle i do różnych tradycji religijnych? Albo czy sceptyk może być chrześcijaninem? Wszystkie takie osoby już teraz zapraszam na to kolejne spotkanie i proszę, abyście swoje pytania zachowały na później. Proszę, abyśmy dzisiaj spróbowali zająć się sceptycyzmem wyłącznie w kontekście filozofii i codziennego życia, abstrahując od religii i teologii. Porządek mojego dzisiejszego wystąpienia będzie następujący. Składa się ono z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części spróbuję właśnie przedstawić sceptycyzm, odpowiedzieć na pytanie, czym jest sceptycyzm, i wprowadzam tutaj takie ważne rozróżnienie. Rozróżniam sceptycyzm jako stanowisko filozoficzne i sceptycyzm jako sposób życia. To na tym drugim rozumieniu sceptycyzmu dzisiaj się skoncentruję. W drugiej części podejmę próbę krytyki sceptycyzmu. W takim źródłowym sensie słowa krytyka, zgodnie z którym to słowo znaczy nie tylko wskazywanie jakichś braków, ujemnych stron, ale także docenienie stron pozytywnych, jeśli takie są. Ta druga część z mojej strony przynajmniej będzie krótsza, natomiast zaproszę Państwa później razem z Asią do dyskusji i tam, mam nadzieję, tę drugą część wspólnie będziemy kontynuować.
Czym zatem jest sceptycyzm? Chciałbym zacząć od przywołania jednej ze współczesnych słownikowych definicji sceptycyzmu. Sama nazwa pochodzi od greckiego słowa skepsis, znaczącego tyle co dociekanie, badanie, powątpiewanie, od czasownika skeptesthai, uważnie patrzeć, rozważnie badać, rozpatrywać. I ma być to stanowisko głoszące, że problem prawdziwości naszych wypowiedzi, sądów o świecie jest problemem nierozstrzygalnym. Przeciwieństwem sceptycyzmu według tejże definicji jest dogmatyzm, od greckiego dogma, doktryna, przekonanie. Tę definicję zaczerpnąłem ze słownika przewodnika filozoficznego, ale jest ona również początkowym fragmentem obszerniejszego hasła poświęconego sceptycyzmowi autorstwa profesora Henryka Kieresia, zamieszczonego w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza Sekwina. Nie będę tutaj poddawał tej definicji jakiejś szczegółowej analizie. Definicja ta jest o tyle pomocna, że dobrze zdaje sprawę z rozpowszechnionego, czy może wręcz dominującego współcześnie, sposobu rozumienia sceptycyzmu. Charakterystycznymi elementami tego rozpowszechnionego dzisiaj sposobu rozumienia sceptycyzmu są: po pierwsze, uznanie sceptycyzmu za jedno z filozoficznych stanowisk, czy też jeden z filozoficznych poglądów. Po drugie, uznanie, iż sceptycyzm jest stanowiskiem czy poglądem przede wszystkim epistemologicznym, poglądem z zakresu filozoficznej teorii poznania. I po trzecie, uznanie, że sceptycyzm coś w sposób negatywny i ostateczny przesądza, właśnie w dziedzinie czy w ramach epistemologii, teorii poznania. Ten sposób rozumienia sceptycyzmu odpowiada też rozpowszechnionemu, czy wręcz dominującemu dzisiaj sposobowi rozumienia filozofii w ogóle. Zgodnie z tym rozpowszechnionym współcześnie sposobem rozumienia, filozofia to pewien abstrakcyjny dyskurs, na który składają się pojęcia, twierdzenia czy sądy, rozumowania czy argumenty. Różne stanowiska filozoficzne to różne pozycje w tym abstrakcyjnym dyskursie. Różne pojęcia, twierdzenia i wspierające je argumenty. Sceptycyzm w tym ujęciu jest tylko jednym, być może skrajnym, ale tylko jednym ze stanowisk w tym dyskursie. Jest tylko jednym z wielu abstrakcyjnych, intelektualnych konstruktów. Istnieje wszakże inna, współcześnie może mniej popularna, ale mająca za to starożytną tradycję interpretacja sceptycyzmu. Jest to interpretacja etyczna albo wręcz praktyczno-egzystencjalna. Określenie etyczna jest tu może wciąż nieadekwatne, gdyż wciąż dopuszcza możliwość, że sceptycyzm jest jakimś stanowiskiem czy poglądem filozoficznym, tyle tylko, że przede wszystkim etycznym, a nie epistemologicznym. Tymczasem według przywoływanej obecnie interpretacji sceptycyzm w ogóle nie jest jakimkolwiek poglądem czy stanowiskiem filozoficznym, ale raczej pewną postawą egzystencjalną czy sposobem życia, w którym myślenie filozoficzne odgrywa szczególną rolę. Ta praktyczno-egzystencjalna interpretacja sceptycyzmu jako sposobu życia osadzona jest w rozumieniu filozofii, charakterystycznym dla czasów starożytnych i przypomnianym współcześnie przez Pierre'a Hadot w jego pracy Czym jest filozofia starożytna? Filozofia w tym ujęciu to nie sam intelektualny, abstrakcyjny dyskurs. Wręcz przeciwnie. Jak czytamy w książce Pierre'a Hadot. Dyskurs filozoficzny rodzi się z wyboru życiowego, z nastawienia egzystencjalnego. Szkoła filozoficzna łączy się przede wszystkim z wyborem pewnego sposobu życia, z pewną opcją życiową, egzystencjalną. Taki wybór egzystencjalny
pociąga za sobą pewną wizję świata. Zadaniem dyskursu filozoficznego będzie objaśnienie i racjonalne umotywowanie owego wyboru i wizji. A zatem teoretyczny dyskurs filozoficzny zarówno wynika z egzystencjalnego wyboru pierwotnego, jak i do niego na powrót prowadzi. Dyskurs filozoficzny należy więc pojmować z punktu widzenia sposobu życia. Jest on tego sposobu życia wyrazem i jednocześnie środkiem do niego. Różne szkoły filozoficzne to przede wszystkim różne podstawowe wybory egzystencjalne, różne sposoby życia, a dopiero wtórnie różne poglądy czy różne systemy twierdzeń. Również sceptycyzm w tej perspektywie to przede wszystkim pewien sposób życia, w którym dyskurs filozoficzny, filozoficzne pojęcia, twierdzenia, argumenty stanowią jego wyraz, a zarazem środek prowadzący do tej zasadniczej postawy życia. Na czym więc polega sceptycyzm? Pierre Hadot ujmuje to krótko. Filozofia sceptyczna, czyli sposób życia i wybór życiowy sceptyków, to wybór i dążenie do spokoju duszy. Spokój duszy okazuje się więc tu być wiodącym motywem sceptycyzmu, a nie abstrakcyjne rozważania z zakresu epistemologii dotyczące prawdy czy wiedzy. Teksty starożytnych autorów ujmują to tak. Celem najwyższym, telos, jest, zdaniem sceptyków, zawieszenie sądu, epoche, któremu towarzyszy jak cień niewzruszony spokój, ataraxia. To fragment z poświęconego Pyrrhonowi rozdziału z dzieła Diogenesa Laertiosa Żywoty i poglądy sumy filozofów. A Sextus Empiryk w swoich zarysach pirońskich tak tłumaczy te kluczowe terminy, które się pojawiły w tym fragmencie Diogenesa Laertiosa. Powściągliwością epoche jest niewzruszony stan świadomości, stasis dianoias, dzięki któremu nie uchylamy i nie zakładamy niczego. Niezakłócony spokój, ataraxia, oznacza wolność od utrapień i pogodę duszy. Galenotes. Warto zwrócić uwagę, że ten sceptyczny sposób życia ma jakby dwa ściśle powiązane ze sobą momenty. Powściągliwość albo zawieszenie sądu, epoche, czyli niewyrokowanie w żadnej z filozoficznych kontrowersji oraz towarzyszący jej jak cień ciału niewzruszony spokój, ataraxia. Współcześnie sceptycyzm kojarzony jest głównie z pierwszym z tych dwóch momentów, przy czym owa sceptyczna epoche interpretowana jest jako wyraz skrajnego, negatywnego stanowiska w dziedzinie epistemologii. Czytaliśmy wcześniej, tak? Główną tezę, która ma to stanowisko artykułować. Problem prawdziwości naszych wypowiedzi, sądów o świecie jest problemem nierozstrzygalnym. Albo inny przykład wzięty z historii sceptycyzmu autorstwa pani profesor Renaty Ziemińskiej. Wiedza nie istnieje. Czyli jeszcze raz, owa sceptyczna epoche interpretowana jest jako wyraz skrajnego, negatywnego stanowiska w dziedzinie epistemologii. Stanowiska epistemologicznego, które zgodnie z regułami filozoficznego dyskursu sceptyk następnie musi uargumentować, uzasadnić, popadając tym samym w paradoks samoodniesienia. Tymczasem epoche trzeba rozumieć raczej jako wstępny moment czy wstępną fazę postawy egzystencjalnej, określanej jako niewzruszony spokój. Tu nie o epistemologię, czy szerzej nie o dyskurs filozoficzny chodzi, tylko o pewien stan umysłu, stasis dianoias. Wyraz galenotes, który też się tu pojawia, równoznaczny ze słowem galene, znaczy tyle co cisza,
spokój, pogoda na morzu, cisza morska. Przywołuje to na myśl obraz, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Domniemanym autorem tego obrazu jest niejaki Petrarca Meister, a namalowany on został najprawdopodobniej w pierwszej ćwierci XVI wieku. Obraz zainspirowany jest fragmentem poświęconego Pyronowi rozdziału z IX Księgi Dzieła Dionysa Laertiosa. W ślad za niejakim Posejdoniosem Diogenes Laertios opowiada tam następującą historię. Gdy towarzysze podróży, z którymi płynął okrętem, podczas burzy wpadli w przygnębienie, Pyrrhon zachował spokój i wszystkich pokrzepiał na duchu, wskazując na świnkę, która się spokojnie pożywiała, powiedział: patrzcie, przyjaciele, tak niewzruszony musi być mędrzec w podobnych wypadkach. Napisy widniejące na obrazie głoszą: Pyrrhon z Elidy, syn Pleistarcha. Ten napis jest łacińskim tłumaczeniem tego fragmentu z Diogenesa Laertiosa, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: tak niewzruszony musi być mędrzec. Securitas, łacińska securitas, odpowiedni grecki ataraxii, wolność od lęków, troski, spokój duchowy. I tu w prawym dolnym rogu mamy w języku niemieckim dwuwiersz, który w takim swobodnym przekładzie może brzmieć: kto prawdziwej mądrości zażywać chce, ten lękowi i grozie nigdy nie odda się. Ten obraz właśnie najlepiej pokazuje, na czym przede wszystkim polega sceptycyzm. Wśród najbardziej nawet niepewnych i zagrażających, wydawałoby się, okoliczności, zachować spokój, nie żywiąc żadnych obaw, ale i żadnej nadziei. Jaką jednak rolę w tym sceptycznym sposobie życia odgrywa filozoficzny dyskurs, filozoficzne pojęcia, twierdzenia i argumenty? Rolę paradoksalną. Służą one tylko do tego, żeby ostatecznie filozoficzny dyskurs uśmierzyć i wyeliminować. Jedną z głównych przyczyn niepokoju duszy, z jakim zmaga się sceptyk, zanim na dobre stanie się sceptykiem, jest bowiem wielość i niezgodność filozoficznych poglądów. Niezgodność różnych filozoficznych poglądów między sobą, jak i przynajmniej częściowa niezgodność każdego z tych poglądów z doświadczeniem. Wielość i niezgodność, które nijak nie dają się zniwelować. Upragniony spokój umysłu staje się udziałem sceptyka dopiero wówczas, gdy zamiast próbować dokonać totalizacji filozoficznego dyskursu, to znaczy uniesprzecznienia go, ugruntowania w jakichś niepodważalnych racjach i objęcia nim całości doświadczenia, sceptyk przestaje ten dyskurs podtrzymywać. Dyskurs filozoficzny załamuje się. Sceptyk nie próbuje go już rekonstruować i dopiero wtedy osiąga spokój. Sceptykowi przytrafiło się to, co się opowiada o malarzu Apellesie. Malował on ponoć konia i kiedy chciał namalować końską pianę, tak mu się nie powodziło, że w końcu stracił nadzieję i rzucił na obraz gąbkę, o którą wycierał farby z pędzla. Ta gąbka musnęła konia i doskonale odtworzyła jego pianę. Otóż i sceptycy myśleli, że zdobędą niezakłócony spokój, jeżeli rozsądzą sprzeczności rzeczy jawnych i rzeczy umysłowych. Nie mogąc zaś tego dokazać, wstrzymali się od wyrokowania. Kiedy zaś się wstrzymali, wydarzył się im niejako niezakłócony spokój, towarzyszący powściągliwości niby cień ciał. Znane z historii filozofii różne sceptyczne tropy albo hamulce, czyli filozoficzne argumenty mające uśmierzać filozoficzny dyskurs, są tylko świadectwem,
że to, co dla pierwszych sceptyków wydarzyło się niejako ze zrządzenia losu, dla ich późniejszych naśladowców stało się już kultywowaną sztuką. Sztuką, jak uwolnić umysł od filozoficznego, dyskursywnego myślenia. Czy to jednak wszystko? Czy sceptycyzm jako sposób życia sprowadza się jedynie do tego, aby przestać filozofować i aby bez względu na okoliczności zachować niewzruszony spokój? Tak, to najważniejsze. Jednak sceptycy, nie na poziomie abstrakcyjnego, teoretycznego, filozoficznego dyskursu, ale na poziomie praktycznych, życiowych porad, dodają coś jeszcze. Pierre Hadot ujmuje to tak. Filozoficzny dyskurs sceptyków osiąga stopień samolikwidacji, ustępując całkowicie sposobowi życia, który zresztą bynajmniej nie pragnie być filozoficzny. Bo cóż pozostaje po usunięciu dyskursu filozoficznego przez dyskurs filozoficzny? Otóż sposób życia. I to sposób życia niefilozoficzny. Jest to życie. Życie jako takie. Czyli życie dnia codziennego. Życie, jakie prowadzą wszyscy ludzie. Ono stanie się regułą życiową sceptyków. Po prostu korzystać, jak profani, z naturalnych darów, z własnych zmysłów i inteligencji, dostosowywać się do zwyczajów, praw i instytucji swojego kraju, iść za własnymi naturalnymi skłonnościami. Ten sceptyczny sposób życia, pozostały po sceptycznej samolikwidacji filozoficznego dyskursu, w jednym z kluczowych fragmentów swych zarysów pirońskich Sextus Empiric charakteryzuje następująco. Żyjemy tedy bez żadnych przesądów stanowieńczych, ale zważając na fenomeny, wedle życiowego doświadczenia, ponieważ nie możemy być zgoła nieczynni. Ma zaś owo doświadczenie życiowe cztery, jak się zdaje, dziedziny. Polega na wskazówkach natury, na przymusie doznań, na przekazanych prawach i obyczajach i wreszcie na nauczaniu kunsztu. Pozwólcie Państwo na krótki komentarz do tego bardzo ważnego fragmentu. Żyjemy tedy bez żadnych przesądów stanowieńczych. Znaczy to tyle, że sceptyk nie żywi żadnych dogmatycznych poglądów. Nie uznaje w sposób ostateczny i niepodważalny żadnych twierdzeń. Żyjemy zważając na fenomeny. Sceptyk otwarty jest na to, co mu się jawi, co mu się wydaje. Nie będzie jednak twierdził, że to, co mu się jawi czy wydaje, stanowi zarazem jakąś obiektywną, zupełnie niezależną od niego rzeczywistość. Uczeń Pyrona, Tymon z Fiuntu, napisał w swoim dziele wizję. To fenomenon pantestenei. To, co się wydaje, panuje wszędzie. Dalej. Żyjemy wedle życiowego doświadczenia, ponieważ nie możemy być zgoła nieczynni. Sceptyku w sposób spontaniczny, niewymuszony pojawia się pewna życiowa energia, która domaga się ukierunkowania, wyładowania i ukierunkowania. Ukierunkowanie to nie dokonuje się w przypadku sceptyka poprzez odwołanie się do jakichś abstrakcyjnych, filozoficznych poglądów czy systemów, lecz w oparciu o jego dotychczasowe życiowe doświadczenie. Doświadczenie, które ciągle się staje, jest ciągle otwarte i może podlegać modyfikacjom. Ma zaś owo doświadczenie życiowe cztery, jak się zdaje, dziedziny. Polega na wskazówkach natury, po pierwsze. Czyli tym, co ukierunkowuje naszą aktywność, są między innymi spontaniczne, niewymuszone impulsy, które pojawiają się w naszym doświadczeniu. Dalej, owo doświadczenie życiowe polega na przymusie doznań. Czyli innym czynnikiem ukierunkowującym naszą aktywność są doznania, wrażenia, spostrzeżenia, którym podlegamy bez udziału naszej woli. Doświadczenie życiowe polega na przekazanych prawach i obyczajach.
utarte, przyjęte w naszym społecznym i kulturowym otoczeniu wzory interakcji są kolejnym czynnikiem określającym naszą aktywność. Sceptyk ma przy tym świadomość, że te tradycyjne wzory interakcji, prawa i obyczaje są zawsze przygodne, niekonieczne, lokalne, a jednocześnie kruche i ulotne. I wreszcie, owo życiowe doświadczenie polega na nauczaniu kunsztu. To może najbardziej intelektualna spośród czterech dziedzin życiowego doświadczenia wyróżnionych przez Sextusa. Coś, co można rozumieć jako uznane reguły techniczne. Kierowanie się nimi pozwala do pewnego stopnia przynajmniej kontrolować i modyfikować nasze doświadczenie w stopniu odpowiadającym aktualnemu stanowi techniki. Nasza aktywność życiowa podlega tego rodzaju uwarunkowaniom, ale nie ma jakiejś jednej, ogólnej, obowiązującej wszystkich zawsze i wszędzie formuły, jak żyć. Przejdźmy teraz do drugiej części jego wystąpienia, do krytyki sceptycyzmu. Chciałbym tutaj przywołać i krótko rozważyć najpierw dwa zarzuty wobec sceptycyzmu. Po pierwsze, zarzut wewnętrznej sprzeczności, po drugie, zarzut nihilizmu. Ten zarzut wewnętrznej sprzeczności, można go uznać za taki standardowy zarzut wobec sceptycyzmu, można wyartykułować w sposób następujący. Sceptyk, przedstawiając i propagując swój sceptycyzm, przeczy sam sobie. Twierdzi coś bowiem i swoje twierdzenia próbuje narzucać innym. Sceptycy bronią się przed tym zarzutem, utrzymując, że ich wypowiedzi nie należy rozumieć jako kategorycznych twierdzeń, wypowiadanych z roszczeniem do absolutnej ważności, a jedynie jako osobiste wyznania, mówiące o tym, co im się w danym momencie wydaje. Wyznania te wypowiadane są w dobrej wierze, że być może ich wysłuchanie pomoże innym. Wszystkie zaś techniczne, filozoficzne wyrażenia, których sceptyk używa, używane są jak przeczyszczające środki lecznicze, które wyrzucając masę chorobową, same zostają z kolei wyrzucone i giną. Ostatecznie wszak chodzi o to, żeby oczyścić nasz umysł z wszelkich filozoficznych poglądów. I drugi zarzut, zarzut epistemologicznego i praktycznego nihilizmu, który można krótko wyartykułować w sposób następujący. Sceptyk w nic nie wierzy i do niczego nie dąży. Wbrew temu zarzutowi można powiedzieć, że sceptyk uznaje to, co mu się jawi, czy też to, co mu się wydaje. Może też komunikować innym, którzy pojawiają się w horyzoncie jego doświadczenia, co mu się jawi, czy wydaje. Sceptyk jedynie nie twierdzi, że to, co mu się jawi albo wydaje, jest tożsame z jakąś obiektywną, zupełnie niezależną od niego rzeczywistością, która powinna być uznana przez wszystkich innych. I odnośnie do drugiej części tego zarzutu, że sceptyk do niczego nie dąży, można powiedzieć, że sceptyk czasami podejmuje jakąś aktywność. Aktywność ta jest ukierunkowana przez różne czynniki, o których była mowa wcześniej. Sceptyk nie twierdzi jednak, że ta jego aktywność wynika z rozpoznania jakiegoś obiektywnego i uniwersalnego planu, który obowiązuje też wszystkich innych. Teraz w ramach krytyki sceptycyzmu chciałbym wskazać na dwa walory sceptycyzmu. Pierwszy z nich określam jako redukcję metabolizmu informacyjnego. Pojęcie czy koncepcję metabolizmu informacyjnego wziąłem od Antoniego Kępińskiego, który zawarł ją w swojej książce Melancholia, pierwsze wydanie w 1974 roku się ukazało. Nie wchodząc tu w szczegółowe referowanie tej koncepcji, można powiedzieć, że człowiek funkcjonuje nie tylko na poziomie metabolizmu energetycznego, ale także na poziomie metabolizmu informacyjnego,
w ramach którego wymianie i przetworzeniu podlegają różne informacje z wewnętrznego i zewnętrznego środowiska człowieka. Metabolizm informacyjny ma dwie fazy według Kempińskiego. Pierwszą i drugą. To rozróżnienie fazy pierwszej i drugiej należy rozumieć zarówno w sensie filogenetycznym, czyli historii człowieka jako gatunku, jak i on, w sensie ontogenetycznym, tak, dotyczącym rozwoju tego metabolizmu informacyjnego w przypadku konkretnego człowieka, jak też i w takim sensie, można powiedzieć, aktualnym, znaczy metabolizm informacyjny w każdej chwili w tych dwóch faz funkcjonuje według Kempińskiego. Faza pierwsza dokonuje się przede wszystkim na poziomie zmysłowo-popędowo-emocjonalnym. Faza druga na poziomie abstrakcyjnego myślenia, a w szczególności na poziomie budowania abstrakcyjnych modeli rzeczywistości. Działanie sceptycyzmu można w tej perspektywie opisać jako usprawnienie czy udrożnienie metabolizmu informacyjnego poprzez zredukowanie go do pierwszej fazy, w sytuacji, gdy druga faza, ze względu na nadmiar nie dających się przetworzyć i zintegrować informacji, zostaje zahamowana. Innymi słowy, sceptycyzm pozwala człowiekowi na w miarę zrównoważone funkcjonowanie na poziomie zmysłowym, popędowym i emocjonalnym, w sytuacji, gdy funkcjonowanie na poziomie intelektualnym, na poziomie abstrakcyjnego myślenia i abstrakcyjnych modeli rzeczywistości okazuje się być niemożliwe. Sceptycyzm wydaje się być odpowiedzią na nadmiar sprzecznych informacji, a jednocześnie na hipertrofię, przerost i niewydolność intelektu spowodowane tym nadmiarem. Wydaje się też przy tym, że to, co opisuję tutaj w tym dosyć abstrakcyjnym i technicznie brzmiącym języku, jako nadmiar informacji, hipertrofię, przerost czy niewydolność intelektu, jest udziałem wielu osób żyjących w pierwszej ćwierci XXI wieku. Sceptycyzm pozwala powrócić nam do funkcjonowania na bardziej pierwotnym poziomie, nawiązując kontakt z naszymi zmysłami, popędami i emocjami. I w końcu druga cecha, drugi walor sceptycyzmu, na który chcę tutaj wskazać, który określiłem jako deagonizacja życia. Chcę tutaj przywołać pole znaczeniowe związane z takimi greckimi słowami jak agon, agonia, agonia. I widzicie Państwo tutaj hasła słownikowe. Tak? Agon, zgromadzenie, miejsce, plac zgromadzenia, miejsce igrzysk, zawodów sportowych, zawody, zapasy, walka, spór, bitwa, sprawa sądowa, wysiłek, znój, trud. Agonia, zawody, walka, ćwiczenia gimnastyczne, niepokój, zburzenie, trwoga. Agonia, pożądać gwałtownie, usilnie walczyć, być wzburzonym, zaniepokojonym, męczyć się o coś. Wydaje się, że współcześnie życie często ulega agonizacji w tych różnych znaczeniach tutaj przeze mnie przywołane. Jest to więc często życie uspołecznione i upublicznione. Agon, zgromadzenie, miejsce, plac zgromadzenia. Jest to często życie przybierające formę igrzysk, gdy ludzie na widoku i na pokaz rywalizują, czy wręcz walczą ze sobą. Walczą przy tym o sławę, poklask, uznanie. Agon, miejsce igrzysk, zawodów sportowych, zawody, zapasy, agonia, zawody, walka. Jest to życie, zwłaszcza w sferze politycznej, w którym walka przybiera coraz ostrzejsze formy, coraz bardziej zbliżając się do bitwy czy nawet wojny, wywołując coraz gwałtowniejsze emocje. Agon, walka, spór, bitwa, sprawa sądowa, agonia, zawody, walka, ale też niepokój, wzburzenie, trwoga. Agonia, usilnie walczyć, być zburzonym, zaniepokojonym, męczyć się o coś. Jest to w końcu życie, w którym ludzie gwałtownie czegoś pożądają. Życie naznaczone wysiłkiem, znojem i trudem. Życie pełne niepokoju, zburzenia i trwogi. Agon, wysiłek, znój, trud. Agonia, niepokój, wzburzenie, trwoga, agonia,
pożądać gwałtownie, usilnie walczyć, być wzburzonym, zaniepokojonym, męczyć się o coś. Sceptycyzm jako sposób życia proponuje deagonizację życia niemal we wszystkich przywołanych tutaj, czy wskazanych tutaj znaczeniach. Pozostawia może ćwiczenia gimnastyczne. Ten wątek mógłbym tutaj dłużej rozwijać, odwołując się do fragmentów z dzieła Dionysa Lertiosa, czy do fragmentów Sextusa Empiryka, zachowanych świadectw dotyczących w szczególności życia Pyrrhona, ale zostawmy to. Proszę Państwa, chciałbym to moje dzisiejsze wystąpienie zakończyć takim żartem. Otóż krótką rozmową Sokratesa ze sceptykiem. Jedna z najsłynniejszych fraz przypisywanych Sokratesowi w tłumaczeniu Władysława Wicickiego brzmi: bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. Są to słowa, które Sokrates miał wypowiedzieć w czasie swojej apologii, obrony przed sądem. Słowa te można uznać za życiowe i filozoficzne credo Sokratesa, ale także ze względu na znaczenie Sokratesa, nie tylko dla samej filozofii, ale dla kultury zachodu, można je uznać za jeden z takich wiodących motywów tejże zachodniej filozofii, zachodniej kultury. Bezmyślnym życiem człowiekowi żyć nie warto. Żeby nasze życie miało jakąś wartość, powinniśmy je przemyśleć, filozoficznie przemyśleć, powinniśmy oprzeć się na jakichś filozoficznych rozważaniach, przemyśleniach. Cóż na to sceptyk? Jaka jest odpowiedź sceptyka na to sokratejskie, racjonalistyczne, intelektualistyczne, filozoficzne przesłanie? Sceptyk na to. Życiem przemyślanym? Też nie. A za chwilę dodaję jeszcze. Po namyśle. Ale kto powiedział, że nie warto? Dobrze. Dziękuję bardzo. Tutaj kończę tę część, której to ja nie mówiłem i zapraszam teraz Państwa do dyskusji. Ja również dziękuję. Bardzo ciekawy wykład. Myślę, że wielu osobom rozjaśniło w głowach, czym jest sceptycyzm w rzeczywistości, dlatego że dość często używane to jest w takim potocznym znaczeniu. Aczkolwiek pojawiło się pytanie, które jakby wskazuje też na to, że jest pewien niedosyt. Otóż jak się ma sceptycyzm do stoicyzmu? Z tego, co było opisywane w pierwszej części o tym niewzruszeniu, wydaje mi się, że to są podobne nurty. Tak. O części tak, znaczy o tyle, o ile pewna postawa życiowa, jak się wydaje, być bliska, tak? Znaczy tutaj też przychodzi na myśl ta funkcjonująca w języku potocznym fraza stoicki spokój, prawda? Więc wydawałoby się, że tu o jedno i to samo chodzi. Różnica jednak tak polegałaby na jakie środki tutaj stosują stoicy, a jakie sceptycy, aby spokój osiągnąć. A ponadto jeszcze myślę, że polegałaby też ta różnica na rozłożeniu akcentów, tak? Bo jakkolwiek apatia, znaczy spokój, obojętność, no jest elementem tego stoickiego sposobu życia, to jednak wydaje mi się, że nie jest to taki element najistotniejszy, tak? Jakbym miał tak na przemyśle charakteryzować ten stoicki sposób życia, tak? To jednak tutaj istotą tego stoickiego sposobu życia jest pewne właśnie zmaganie
dążenie do realizacji wymogów cnoty, którą rozpoznajemy naszym rozumem. Tak? Życie zgodne z naturą, czyli zgodne z rozumem. Życie tym samym też cnotliwe i życie, które w ten sposób ma się wpisywać właśnie w pewien uniwersalny, obejmujący cały wszechświat porządek. Na podstawie tego, co przed chwilką powiedziałem, myślę, widać, że ta stoicka wizja życia opiera się na pewnych poważnych założeniach metafizycznych, epistemologicznych, znaczy metafizycznych, chociażby takich, że jest jakiś właśnie obiektywny, kosmiczny porządek, tak? Epistemologicznych, znaczy, że my swoim rozumem jesteśmy w stanie ten kosmiczny porządek rozpoznać, tak? No, są też jakieś założenia antropologiczno-filozoficzne, że właśnie rozpoznając rozumem ten porządek, no jeszcze mamy wolę, która w ślad za tym rozumem i tym, co on nam pokazuje, może podążać i w ten sposób powinniśmy żyć i jeśli w ten sposób będziemy żyli, to wszystko inne jest nieważne, wszystko inne jest obojętne i tutaj się pojawia ten spokój, prawda, jako pewien taki jeden z elementów, ale nie najważniejszy. Podczas gdy wydaje mi się, że właśnie ten ataraksja, spokój, też mi się to bardzo ta formuła stasis dianoias, czyli ten niezruszony stan umysłu, niezruszony stan świadomości. To jest to, na co sceptycy przede wszystkim byli ukierunkowani. No i oczywiście oni kwestionowali możliwość rozpoznania jakiegokolwiek obiektywnego porządku, kosmicznego porządku, tak? Jeszcze raz. To, co się jawi, czy fenomeny są panują wszędzie, tak? Nie ma możliwości wyjścia poza to, co się jawi, czy co się wydaje, tak? Czyli tutaj tym punktem wspólnym byłby no, rzeczywiście moment takiego pozytywnego dowartościowania mojego spokoju, no ale mówię, jest różne rozłożenie akcentów, tak? W tym sceptycznym sposobie życia jakiś taki punkt centralny, przez gdy jednak u stoików chyba tak centralny nie jest. Tak? No i te różne założenia metafizyczne. Stoicy są po prostu, to jest jedna ze szkół dogmatycznych, tak? Która coś głosi, coś twierdzi właśnie w dziedzinie metafizyki, epistemologii, antropologii filozoficznej. Mhm. Dzięki. Oprócz pytań pojawiają się też komentarze. Myślę, że większość z nich sobie przeczytasz później, natomiast w tej chwili chciałam przeczytać tutaj jeden komentarz, taki, który jakby rozszerza też znaczenie sceptycyzmu, wspominający o tym, że istnieje też sceptycyzm metodyczny w sensie kartezjańskim, o którym nie mówiłeś, jak rozumiem, celowo, dlatego że ten wykład jakby nie dotyczy zupełnie... Znaczy, bo tu można powiedzieć, że ten sceptycyzm metodyczny, jak sama nazwa wskazuje, prawda, to jest jakby ten sceptycyzm kartezjański. To się... Tutaj mamy do czynienia z właśnie filozofią skoncentrowaną na epistemologii. I to bardziej by odpowiadało temu pierwszemu rozumieniu sceptycyzmu, czym też trzeba pamiętać, że w przypadku Kartezjusza sceptycyzm to jest tylko pewien wstępny krok. To znaczy rzeczywiście, kiedy Kartezjusz w ramach tego swojego sceptycyzmu metodycznego podaje wątpliwość wszystkie w zasadzie przekonania, jakie mu się tam w jego własnym umyśle pojawiają, tak? Wreszcie dociera on do takiego zdania, twierdzenia, sądu czy przekonania, które jawi mu się jako niepodważalne, słynne cogito ergo sum. No i teraz na tej podstawie on już buduje na nowo swój system, który ma jako dziedziczyć po tym swoim fundamencie właśnie ową niepodważalność, tak? Czyli no, Kartezjusz ostatecznie jednak jest fundacjonalistą epistemologicznym, tak? Jednak wierzy w
możliwość zdobycia wiedzy absolutnej i to jest, wydaje się, jego celem. Tak? Także ten sceptycyzm pełni w przypadku Kartezjusza taką, można powiedzieć, no, instrumentalną rolę i jest ostatecznie podporządkowany takiemu projektowi dogmatycznemu, absolutystycznemu, fundacjonalistycznemu. Mamy kolejne pytania. Jak się ma sceptycyzm do konstruktywnej krytyki, która jest dzisiaj promowana jako sposób na niezgadzanie się z czymś? Znaczy, ja będę musiał się teraz domyślać, prawda, jakie jest znaczenie tutaj kluczowego wrażenia konstruktywna krytyka. Czyli rozumiem, że chodzi o to, że się nie zgadzamy, ale jednak no, staramy się tutaj dostrzec jakieś pozytywne elementy w tym, czym się nie zgadzamy, tak? No, albo tak jak się tradycyjnie też w tej chwili mówi, że nie zgadzam się z tym, ale coś proponuję w zamian. Aha, w ten sposób. Na przykład. Aha, rozumiem. Mhm. No to jest na przykład przy wszelkiego rodzaju dyskusjach politycznych chociażby, że no, to krytykować można, ale konstruktywnie, to coś zaproponujcie i tak dalej. No nie przychodzi mi tutaj jakaś odpowiedź do głowy, która by mogłaby jakoś to powiązać jedno z drugim, tak? Tą konstruktywną krytykę ze sceptycyzmem. Czy w taki sposób, że jest w tym sceptycyzmie miejsce na konstruktywną krytykę, czy też, że nie ma miejsca? No, wiecie Państwo, tak z punktu widzenia tego sceptycyzmu, o którym mówiłem, jako sposobu życia rozumianego, tak? Takiego życia niefilozoficznego, no to ale to proszę Państwa, wybaczcie, ale to jakieś banały zacznę w tym momencie wygłaszać, tak? No, w takich codziennych interakcjach międzyludzkich, no wydaje się, że konstruktywna krytyka, tak jak myśmy tutaj próbowali to zrozumieć, zdefiniować, no to wydaje się być no, czymś takim bardziej pożądanym, prawda, niż krytyka niekonstruktywna, tak, no i tyle, no, ale to widzicie Państwo, tutaj schodzimy, no, ale to jest właśnie efekt sceptycyzmu, tak, schodzimy w gruncie rzeczy na poziom, no, jakichś takich zupełnie już niefilozoficznych, zdroworozsądkowych, czy odbywających się na poziomie potocznego myślenia, dywagacji, prawda, na temat konstruktywnej krytyki. Okej, okay, no, tyle może na ten temat. Mamy jeszcze kolejny komentarz, który jest, wydaje mi się, że też fajnym momentem, żebyś się do niego odniósł. Sceptycyzm jest znakomitym sposobem do obalania schematów wszelakich i stereotypów. Ja może bym spróbował ten komentarz zrozumieć w kontekście tego, co wcześniej powiedziałem, kiedy mówiłem o tej deagonizacji życia, prawda? W tych różnych znaczeniach z kolei. Nawiązując do tych różnych znaczeń agonizacji życia, jaką no, obserwuję. No, ta agonizacja no, między innymi polega na tym, to mówiłem, że w sferze politycznej, prawda, że obserwujemy, że to życie społeczne, życie polityczne coraz bardziej przybiera postać pewnej walki, tak, jakichś sporów, gdzie uczestnicy tych sporów w sposób coraz bardziej zaciekły, zajadły, atakują się, wygłaszając często w sposób no właśnie bardzo pewny siebie, tak? Bez cienia wątpliwości na jakieś kwestie, jakieś treści, jakieś poglądy. No z punktu widzenia sceptyka natomiast te poglądy no często, czy zwykle, no po prostu jawią się jako mniej lub bardziej problematyczne, tak? I właśnie uproszczone, można by je określić no, czasami jako stereotypy, prawda? No i tu rzeczywiście sceptycyzm, można powiedzieć, że w pewnym sensie chroni nas przed takim łatwym popadaniem w takie stereotypy, no bo pokazuje on generalnie problematyczność wszelkich nieoczywistych, problematyczność, jednostronność, nieugruntowanie wszelkich poglądów, prawda? Więc takie myślenie stereotypami wydaje mi się, że no, chyba rzeczywiście może być utrudnione dla kogoś, kto jakimś sceptycyzmem jest jakoś zainspirowany.
No tak. Tutaj osoba komentująca dopisuje właśnie, że chodzi o to, że to jest w sensie nieufności wobec absolutyzacji wartości, no i że sceptycyzm sugeruje względność. Ja w ogóle bardzo serdecznie zapraszam następnym razem, czy to na spotkanie z doktorem Moskosem Myslerem, czy na inne nasze spotkania, po prostu bezpośrednio na Zoomie można przyjść, można dyskutować, niekoniecznie trzeba to robić poprzez komentarze. Im nas więcej, im więcej aktywnych uczestników tutaj, tym lepiej oczywiście. Ja jeszcze tutaj mam dwa takie pytania. One się wiążą niejako ze sobą, jakby są takimi dwoma stronami jednego medalu. Nawet się zastanawiam, które pierwsze przeczytać. Dobrze, zacznijmy od tego, które było drugie chronologicznie. Dzisiaj jesteśmy zalewani sceptycyzmem wobec dowolnych twierdzeń i autorytetów. Od naukowych do moralnych. Czy takie podejście nie prowadzi do pochwały głupoty lub do swego rodzaju pielęgnowania własnego narcyzmu? A drugie to od razu, czy nie? A drugie mogę od razu przeczytać. To jest cytat. Gdy wszyscy eksperci sądzą, że nie ma dostatecznej podstawy do powzięcia określonej opinii, zwykły człowiek zrobi dobrze, jeśli zaczeka z wydaniem sądu, mówił Russell, dodając, że takie podejście dobrze zrobiłoby stosunkom społecznym. Czy zgadza się pan z tym stwierdzeniem? No to na drugie odpowiadając, no, tak wydaje mi się, że tak, że zgadzam się. Natomiast to pierwsze, wracam do tego pierwszego pytania, prawda, które niejako przestrzega przed sceptycyzmem, tak, jako taką w sumie rozpowszechnioną dzisiaj postawą. I w tym pierwszym pytaniu no, ten sceptycyzm jakoś został skojarzony jakąś taką postawą narcyzmu, tak? Tak, ja mam jeszcze... Jeszcze raz ci przeczytam. Dzisiaj jesteśmy zalewani sceptycyzmem wobec dowolnych twierdzeń i autorytetów, od naukowych do moralnych. Czy takie podejście nie prowadzi do pochwały głupoty lub do swego rodzaju pielęgnowania własnego narcyzmu? Tutaj są jakby trzy elementy, prawda? Po pierwsze, że jesteśmy zalewani sceptycyzmem. Co do tego mam wątpliwości, znaczy, bo z jednej strony, to, i tu mogę się odwołać też do swojego osobistego doświadczenia, no, ujawnię, proszę Państwa, że to już oprócz tego, jako wykładowca w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, pracuję też jako nauczyciel etyki. Mam do czynienia od 20 lat z młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć i rzeczywiście no, można przyjąć, że każdego roku, w każdym roczniku przynajmniej jeden sceptyk się zdarzy i w tym sensie no, jest to takie potwierdzenie w moim osobistym doświadczeniu tego, że jest rozpowszechniony sceptycyzm. Natomiast na ile rzeczywiście jest on rozpowszechniony, czy dominuje, no bo jeśli tak... Oczywiście, proszę Państwa, ja to wypowiadam się z poziomu jakiejś takiej potocznej obserwacji, prawda, życia społecznego. No, jednak jak obserwuję, nie wiem, weźmy chociażby, ja wprawdzie nie korzystam, czasami komuś przez ramię zaglądam, tak, ale jakieś tam media społecznościowe, prawda, nie wiem, chociażby jakieś komentarze, to raczej często mamy do czynienia z wielką pewnością siebie, prawda, i wypowiadaniem jakichś opinii właśnie nieugruntowanych jako absolutnie niepodważalnych, prawda. Znaczy mam tutaj wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze sceptycyzmem, tak, nieufność wobec autorytetów, no być może tak. Natomiast czy to prowadzi do głupoty, tak, i do narcyzmu? Znaczy, to są takie negatywne określenia czegoś, co być może można by opisać w takim no, pozytywny bardziej sposób. Znaczy, ostatecznie po prostu rzeczywiście być może jesteśmy zdani na siebie, tak? I to byłoby odpowiednik i na własne, no właśnie, zdanie na siebie. To byłby odpowiednik narcyzmu, tak? No i co więcej, musimy mieć świadomość, że no właśnie nasze zdolności poznawcze no są bardzo, bardzo ograniczone.
No i to byłby odpowiednik głupoty. I być może to, co tutaj autor tego komentarza nazwał narcyzmem i głupotą, to jest to w sumie trafne rozpoznanie naszej kondycji, tylko że ja bym to nie opisywał je tak. No bo cóż, nie opisywałbym tego w takich właśnie negatywnych słowach, tak? No, no tak, nasza, nie wiem, nasza wiedza jest bardzo ograniczona, tak? Jesteśmy zdani na siebie. Ja jeszcze na zakończenie tej części przeczytam jeden komentarz, który tutaj padł. On nie jest związany bezpośrednio z tematem, natomiast jest związany z tym, co robisz, Łukasz, a mianowicie to, co właśnie zaprezentowałeś, to jest sposób na skuteczne propagowanie filozofii. Także myślę, że to jest no, bardzo fajny komplement. Ja myślę też, że prawdziwy, no bo może takich kilka słów jeszcze, jeżeli chodzi o ciebie. No, ty propagujesz filozofię na różne sposoby, nie tylko jako wykładowca, nie tylko jako nauczyciel, ale także jako twórca i osoba, która no, odpowiada za wrocławską szefnicę filozoficzną. To tu wejdę w słowo, Asiu, nie jako twórca, bo tutaj to jest przedsięwzięcie, które ma długą tradycję, tak? Ja później się włączyłem, natomiast faktem jest, że od 2004 roku no, mnie przypadło w udziale organizowanie czy współorganizowanie i prowadzenie tych spotkań. Także tutaj od razu Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ja nie wiem, czy one będą online czy offline od nowego roku. Chyba dopiero w drugim semestrze zaczniemy. Na razie ze względów wiadomych zawiesiliśmy działanie. Natomiast tak czy inaczej proszę śledzić. U nas też pojawiają się informacje na ten temat na naszej stronie. A w międzyczasie oczywiście będziemy się spotykać online, więc wszystkich tych, którzy są zainteresowani filozofowaniem, filozofią w różnych ujęciach. Zapraszamy oczywiście. No i to jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć o tym, co będzie za tydzień. Za tydzień będzie też odpowiedź na pytanie, jak żyć. Zresztą dokładnie jest to fragment tematu, który został wybrany przez naszego kolejnego prowadzącego. Jak żyć, propozycje buddyzmu Zen i chrześcijaństwa. A prowadzić ten temat i odpowiadać też na Państwa pytania będzie dziekan WST, profesor, doktor habilitowany Piotr Lorek. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Mam, myślę, że taki dość ciekawy cykl, dlatego że w ubiegłym tygodniu też odpowiadaliśmy troszeczkę na pytanie, jak żyć ze swoim lękiem. To spotkanie jest już w formie nagrania na YouTubie. Dzisiaj było o sceptycyzmie jako sposobie na życie. A w przyszłym tygodniu poszukamy odpowiedzi u przedstawicieli dwóch wielkich nurtów, nie tylko religijnych, ale też myślowych. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to Łukasz, przede wszystkim bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i zapraszam oczywiście Państwa za tydzień. Państwu również dziękuję za udział, za aktywny udział. Do zobaczenia w przyszły wtorek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.